Siemanka, jestem Lucek, to jest GTA Online. Zaraz będę czuł się jak młody Zeus, bo kupię sobie nowy samochód. Mam, no, 3 miliony ponad hajsu i czas kupić XA21 w końcu. Mieliśmy już Wagnera, ale Wagnera nie kupowałem, bo mi się nie podobał z tych super samochodów. No ale ten najnowszy motherfucker jest zajebisty, kupimy sobie go i tak będziemy go tunigować, więc jakimś tam byle jakim kolorze. Pomarańczowy. Ale jest, mamy nowy samochód, znaczy zaraz go będę miał, zaraz będę czuł się jak młody Zeus, gdy do niego wsiądę, a właściwie jak go stuninguję, bo to trzeba troszeczkę stuningować. I jeszcze ciekawa rzecz, bo teraz Rockstar dodał do naszych bunkrów kasę dwa razy, czyli jeśli ktoś teraz planuje sprzedaż kasy z bunkra, to jest to dobry moment, bo dostanie dwa razy więcej kasy. Tak jak ja miałem wcześniej zgromadzone 300 tysięcy i robiłem sobie badanie, te 300 tysięcy sobie tam było. Tak nagle wbijam do mojego bunkra, patrzę, nagle mam 600 tysięcy ponad do sprzedania. To tyle mogę zarobić, to zależy też od miejsca, gdzie chcemy to sprzedać, także postaram się to sprzedać. Nie wiem, czy samemu mi się uda, no ale może jakoś ogarnę, zobaczymy. Tak czy inaczej, fajnie, że Rockstar coś takiego daje i że można zarobić sobie więcej, no bo dwa razy więcej dochodu ze sprzedaży ładunku to jest dużo. Obecnie mam zgromadzone jakieś 800 tysięcy, może już nawet wzrosło do miliona, a i tak pasek nie jest pełny. To znaczy, cały ten bunkier, no nie jest zapełniony bunkier, wiecie o co chodzi. Zaraz tam zajedziemy i zobaczymy jak sytuacja wygląda. Tak czy inaczej, skąd mam hajs? Hajs nie kupiłem szarków tym razem, ale sprzedałem swój jeden magazyn, który sfejlowałem w którymś tam odcinku, jak próbowałem go sprzedać pełny i nie udało się. Troszeczkę go sobie dopełniłem, no i sprzedałem za jakieś 1 800 000, ale ponieważ kilku graczy było jeszcze w sesji, no to dostałem 2 miliony, tam nieco ponad 2 miliony dolarów za sprzedaż tego ładunku, więc też ładnie szarpnąłem i akurat starczy mi na XA21 Ocelota, tak? Już chyba dostałem info, że Ocelot pojawił się u mnie w garażu, więc za chwilę sobie go weźmiemy. O proszę, jest sobie przy samym wejściu Ocelot, mój nowy, najnowszy samochód. Przez wielu graczy chwalony, ilość opcji, otwierane do góry drzwi, wysyłany z tyłu spoiler, fantastyczny dźwięk. Już mi się podobał jak go testowałem na singlu, pełny taki tunik, możecie sobie zobaczyć właśnie u mnie na kanale. Pojawił się już parę miesięcy temu. I teraz zobaczmy. I teraz mógłbym zaśpiewać, czuję się jak młody Zeus, kiedy jadę nocą, ale kurde, zrobił się dzień, bo jak tu jechałem, to trochę czasu minęło. Jak ten samochód brzmi? No fantastycznie, posłuchajcie. Jeśli ktoś nie ma, kupujcie. W sumie to mało słychać, nie wiem, to GTA jakieś takie ciche jest, czy ja mam wyciszone, czy co. Ale fajnie brzmi, bardzo, bardzo wyraziście, ładnie. No, podoba mi się bardzo ten samochód. Fajnie, że go dodali już teraz. Chociaż czekam na Ardenta, jestem ciekawy tego Ardenta. Czy będzie tak słabo zrobione? No właśnie, ja takie, tak się zastanawiam, bo tutaj jest taka w sumie skocznia. Czy da się od razu tutaj do salonu tuningowego wskoczyć? Yep. O proszę, i mamy skrót nowy odkryty. I możemy tuningować. I teraz będę czuł się jak młody Zeus, który jedzie nocą. Cyk, wbijamy. I sobie zrobię. Podoba mi się ten samochód i tak już mówiłem kiedyś, że jak będzie mnie stać, to go kupię, a że stać mnie, no to kupuję. I sobie go tuninguję, jest bardzo szybki, jeździłem nim już wcześniej. I wiem, że naprawdę się opłaca, tylko teraz trzeba go dobrze zrobić, jakoś ładnie. A później pojedziemy sobie do mojego bunkra i zobaczę, ile hajsu już teraz mi się tam uzbierało. Prawdopodobnie będzie dużo. Wow, co tu możemy zrobić? Dyfuzory sobie możemy pozmieniać, ja sobie dam taki, podoba mi się. Silnik, wow, sporo też możemy tutaj. Oczywiście ulepszenie to standard, ale wow, patrzcie, maska się podnosi. Super to wygląda. Nieźle, nieźle, podoba mi się. Ja sobie wezmę chromowany V8. Co to tak wystaje tutaj? Nie, biorę V12. O właśnie, ciekawe czy V8. Taki sam dźwięk, nie? To takie dziwne, no ale to chodzi o wygląd bardziej, nie? No dźwięk samochodu się nie zmienia. Ale
to chyba nie szkodzi. Przeszkadza to komuś? Mi nie. Ważne, że wygląd możemy sobie zmienić. V12 mamy pod machą. Jak mamy V12, to jest to super samochód. Co te dodatkowe jakieś wloty? Okej, okay, fajnie, że one są, ale te standardowe mi się bardzo podobają. Nie chciałbym raczej ich wymieniać na jakieś inne. Ja tak. No fajnie, że to jest, ale te są takie. Ten standardowy jest tak fajnie tutaj wyprofilowany z tyłu. Podoba mi się. No. Założyłbym coś innego, ale nie założę. Dobrze, popatrzmy wydechy. To jest. O się, co to jest? Ło! Toko, wielka rura, albo możemy takie jeszcze jakieś inne zamontować, jakby ktoś chciał. I pamiętam już co. Ło! Shit! Co to jest? Takie wielkie? Naprawdę można się poczuć jak młody Zeus, który jedzie nocą w takim samochodzie. Shit! Te wydechy są poważne, nie? Możemy mieć z takim logiem po środku, jakby ktoś chciał. A tak się zastanawiam. Nie no, chyba też wybiorę fabryczny tutaj, bo tak jakoś nic innego mi tu nie pasuje. Grille. Wow. No tutaj na pewno coś innego wybiorę. Wow! Nie, wiecie co? Ten by pasował do samochodu jakiegoś tunerskiego. Jak ktoś chce, może sobie taki zainstalować. Ale taką jakąś siateczkę jeszcze z przodu, powiedzmy chromowaną. Fajnie wygląda. Podoba mi się. A ja wezmę sobie ciemno, bo będziemy pasować do spoilera. Dużo, naprawdę dużo opcji. Ma maski, ja przeczytałem spoiler. Dobra. Spoiler chyba dalej jest. Maskę, czy wymieniamy jaką? No możemy sobie tutaj jakąś inną zainstalować. Standardowa znowu mi się podoba. Ale tym razem wybiorę sobie jakąś taką groźniejszą. Nie chcę tych... O, może coś takiego. Okej. Okay. Drogie to wszystko jest, jak cholera. Klaksony pominąłem. Zestawy neonowe? Zgadnijcie. Można zainstalować, ale ja wiem. Coś byśmy tutaj... Chyba, że z tyłu. Tak pod dyfuzorem będzie się fajnie świecić. Cyk. Dajmy tylko tył. Jakiś tam kolor. Złoty deszcz. Złoty deszcz kojarzy mi się z moim Astonem, pieskiem. Kucykowy róż. Czerwony. Będziemy musieli kolor zmienić za moment. Lusterka możemy zmienić. No zobaczcie, jak fantastycznie. Tablice. No to tablica taka trochę poszerzona jest, nie? Lakieru. Co to mamy tu? Jeszcze kolor wykończenia, to chyba w środku. To ja pomaluję jak zwykle na biało, ale samochód chyba będzie... Matowy to taki nudny trochę, co? Do tego auta. A zobaczmy metalowy. Czy coś będzie tu pasować? Nie, to nie pasuje. Grafitowy. I dajmy perłę do tego jakąś fajną. O. Zawsze lubię tą jasną perłę instalować, ale tutaj... Coś ciemniejszego zdecydowanie. Chociaż przeważnie mam w nawyku malować samochody na czarno, kiedy są brzydkie, ale ten samochód jest ładny. W porównaniu na przykład do Wagnera, tak? Wagner, ja mówię na niego. Nie podoba mi się on tamten. Taki. Jest taki jak Proto, nie? Proto też jest takie strasznie nowoczesne. Chociaż, ja wiem, Proton nie podobało mi się właśnie, bo to taki Batmobil trochę, nie? Chociaż wiem, że dużo jest fanów tego auta w GTA. Dodatkowy kolor. Co nam się tu zmienia? Aha, to. Wow! Biele! Czerwony. Będzie nam pasowało. I wykończenie dajmy sobie... Takie o. Dach jeszcze... Nie! Tam jeszcze dach był. Już fajnie wygląda, o kurde. Ale najpierw musimy jeszcze tutaj... Jeszcze parę rzeczy musimy pozmieniać, bo tam jeszcze dach był. Chyba będzie jakiś wlot na dachu, albo te takie... Jak to się nazywa? Nie spoilery, tylko zaraz zobaczymy. Ej, tu jeszcze jest trochę opcji. To się nazywa turbolizatory, tak? Możemy dać w kolorze dodatkowym. Podoba mi się w kolorze dodatkowym. Albo z włókna węglowego. Cyk, cyk, cyk. Podoba mi się, dodaję takie, fajne jest, podoba mi się. Ile to możemy sprzedać? 1,5 miliona. Progi. Teraz pytanie, w kolorze dodatkowym czy też nie? Czy się poczuję jak młody Zeł? Dajmy sobie uliczne progi. No chyba nie ma dużo tutaj
do wyboru. O tak, zawieszenie odpowiednie. Skrzynka, turbo. Mówi się, że to jest jeden z lepszych samochodów teraz, ale wypowiadajcie się, bo tak nie wiem do końca. No i brawa dla Rockstara, że nie ma tutaj dodatkowych spoilerów. Że mamy spoiler wysuwany i koniec kropka, ma być wysuwany. Do widzenia. Fajne felgi, żeby sobie jeszcze nie popatrzeć. Ale chyba tamte są najciekawsze dla mnie. Okej, okay, kolor. Ła! Co powiecie na tego motherfuckera? Ale będzie cisnął. Będę czuł się jako... Dobra, skończył już z tym Zeusem. Dym, oczywiście czerwony. Kurde, 600 tysięcy mi zostało! Byłem milionerem przed chwilą. Jak to fura wygląda, poczujcie bit. Mamy go. I teraz tak jak obiecałem, przejdziemy się nim do... Osie, co to za korki się porobiły. Przejedziemy się nim do bunkra. Ła! No i fajnie, właśnie. Brawa dla Rockstara, głośne brawa. Proszę o klaski w komentarzach zrobić, że nie możemy zainstalować tutaj szpetnego spoilera żadnego. Tylko mamy standardowy, wysuwany, fantastyczny i on dodaje nam już ten odpowiedni docisk. I tak powinno być na przykład w Nero. Gdzie w Nero musimy chyba zainstalować spoiler, żeby tam był ten docisk. Albo w niektórych samochodach, chyba nawet w tym takim jakoś tam nazywa. No, tam gdzie są wysuwane spoilery, niekiedy trzeba zainstalować właśnie sobie jakiś tam... Czekajcie, bo ja muszę Śmierdziela z bliska oglądać, bo on jest fajny. Co, tak dziwnie kamera jest ustawiona jak w tym, jak w Audi Quattro, tym takim tutaj. No, tak dziwnie z góry jakby. Macie też takie wrażenie, że tak przeważnie są... Kto mi tu szybę wybił z boku? To ja, suka! Aha, bo chyba faka pokazałem. Zamknitą szybę. A właśnie, ciekawe, czy jak wyjdziemy z samochodu, to czy się zamknie, czy nie? Nie, otwarta będzie. Ona chyba... Ja chyba nacisnęłam nie ten przycisk na padzie i ona otworzyła sobie szybę. Wiecie? No, ale fajnie wygląda. Czuję się jak... Dobra, już skończmy z tym Zeusem. Ale super, podoba mi się. Zajedziemy sobie do bunkra, zobaczymy ile tam hajsu już mi się narobiło. To przy okazji może się uda coś zarobić, jak się uda sprzedać. Mogę tutaj skręcić, ale przejedźmy się kawałek. Szkoda, że pada deszcz, to tak jeszcze dzień jest, to już w ogóle nie czuję się jak ten młody Zeus. W ogóle nie wiecie, o co chodzi może niektórzy z tym Zeusem, bo może nie słuchacie tych piosenek. Ale Taco Hemingway, to jest utwór Taco Hemingway, nazywa się Chodź chyba, tak? Bardzo mi się podoba. I zresztą dużo osób lubi tego wykonawcę. Mi się bardzo podoba, jest... Nie przepadam za polskim rapem, ale rzeczywiście ziomek jest niezły i chyba... No nie wiem, czy wśród moich widzów jest ktoś, kto nie zna tego wykonawcy, bo jest naprawdę niezły. Jak ktoś nawet nie lubi rapsów ani polskich, ani żadnych innych, to myślę, że i tak mu się spodoba. Spodobają się te kawałki. No ale wracajmy do GTA, jedziemy w takim razie teraz do bunkra. Zróbmy tam porządek, zobaczymy, czy uda się coś sprzedać. No powiem wam, samochód warty grzechu. Czy warty tej kasy? No to każdy z was musi zdecydować. Jak dla mnie te samochody w GTA to są takie trofea. Widzicie, że wszystkie garaże mam nimi zapełnione i jeżdżę sobie każdym po trochu. Coraz jak robię sobie jakieś tam misje tutaj w GTA, to coraz wybieram jakiś inny samochód i zawsze mam frajdę z tego, że o, jest jakiś inny, innym sobie pojeżdżę dzisiaj, jutro sobie pojeżdżę innym. I tak cały czas co innego, tak jak widzieliście na początku odcinka. No ja nigdy nie jeżdżę tym samym samochodem na odcinku, powiedzmy, nie? Zwłaszcza też jak sobie tam gdzieś gram. No też nigdy nie jeżdżę tym samym autem, zawsze sobie jakiś tam inny wybieram i sobie śmigam. To jest fajne. Chociaż z drugiej strony, ile to jest pracy na taki ekwipunek, nie? Ile czasu trzeba poświęcić, ile szarku, ile kasy się od cheaterów dostało. No. To wszystkie te okazje są właśnie zapisane w tych samochodach. No, ale już, spokojnie. Jesteśmy w bunkrze. Zobacz tutaj. Mamy ile kasy? Pewnie ładunek będzie trzeba... No, gdzie mi tu spadaj? O, już prawie milion jest, a jeszcze pasek nie jest wypełniony do końca. To jest niezła opcja, co? Ja proponuję, żebyśmy to już sprzedali. Nie wiem, gdzie dokładnie będziemy to sprzedawać i czy się uda, chociaż sprzedawanie z bunkrów nie jest takie super trudne. Powinno się udać, bez problema. Cyk, siadamy sobie i teraz będziemy mogli chyba sprzedać w dwóch miejscach. Jedno miejsce to jest takie standardowe, a drugie jest takie jakieś
Zaraz zobacz, nie, kurde, standardowo już to odnowidzę sobie. Sprzedaj towar. I tutaj mamy dwie opcje. Shit! W Los Angeles możemy sprzedać za 1 300 000, prawie 1 400 000, także... No, można po... Dobrze, kilku pojazdów, świetnie, mam jednego pomocnika, więc może się uda, chociaż może będą właśnie trzy pojazdy i będzie lipa, ale tutaj nie możemy wybrać innej opcji jak sprzedaży na przykład mniejszego ładunku w przypadku magazynu, gdzie możemy sprzedać sobie ładunek za 100 tysięcy, mając na przykład w magazynie 600 tysięcy, tak? Dobra, co musimy? Trzy pojazdy są, świetnie! I teraz ktoś może nam rozwalić, nie? Ale musimy jechać do Los Angeles, zrobić 15 dostaw, nie wiem czy to jest w sumie. Nie, transportowana broń 5, czyli tak, w sumie musimy zrobić 15 dostaw. Nie wiem po co tu jadę monsterem, ale to już z przyzwyczajenia. W sumie 15 dostaw na 3 pojazdy. Mamy na to 14 minut tylko, to jest mało czasu. Mam nadzieję, że nikt się nie rzuci na nasz fantastyczny ładunek. W zasadzie to mało jeździłem tym samochodem, to przy okazji sobie pojeździmy. Tak mam wrażenie, że ta kamera jest jakoś za wysoko ustawiona. Coś się zmieniło, może ja coś w ustawieniach szperałem, czy coś? Ona chyba tak nie była ustawiona tutaj w GTA, coś tak... Macie też takie wrażenie, czy to mi się tylko tak wydaje? Że tak jakoś bardziej w dół jest podczas jazdy samochodami ta kamera ustawiona, czy to można to ustawienie jakoś zmienić, czy jak? Czy... Muszę poszperać w ustawieniach, może coś mi się tam pozmieniało, no to są gry, no co to za lagi? To są gry i to się może tam zdarzyć. O, się leci na nas samolot! Nie, jednak nie na nas. Tam nasz ładunek to zostawcie w spokoju. Co tam się z tyłu dzieje? Rozwalił się, jakieś lagi. Goni mnie ten samolot, słuchajcie. Teraz będzie chyba wybuch. Dobrze, do przejechania mamy ile to kilometrów jest? Mnie to tam prowadzi. No goni mnie ten samolot. Zdupiaj stąd, on chce się o mnie rozbić. Ja mu zrobię tak. Trochę tu go oszukam. Poleciał prosto. Ej, boję się trochę o ten ładunek, ale z drugiej strony plusem tego, że my mamy bunkier, jest to, że ten ładunek sam się jakby robi. Jak mamy pracowników, ulepszony ten bunkier, tak? No to on się tam sam robi, ten ładunek, i nie mamy problemu. Ale jest jeden taki kruczek, mały sztuczek przez Rockstara zrobiony, że co jakiś czas zabierane są z naszego konta po 8000 dolarów w grze, nie? Jeśli jesteśmy zalogowani, to na pracowników wydajemy 8000 mimowolnie. Rockstar sam nam to zabiera. Więc... Ej, to jest już tutaj. Nice. Wcale nie trzeba tak daleko jechać. Ja sobie pojadę już... A, tutaj jest bliżej, ja wiem, kurczę, nie wiem teraz jak jechać. No, także pod tym względem jest ciekawie, ale też nic za darmo, nie? Rockstar zabiera nam hajsy i nie ma nic. No, on chce, żebyśmy dużo czasu spędzili w GTA albo kupowali szarki. Wybierzcie, co chcecie robić. Albo w ciul czasu spędzasz w GTA i zarabiasz, albo kupujesz szarki i nie zarabiasz i masz wszystko od razu. Nie polecam. O się, lecą śmigła. Musimy zrobić porządek. Teraz się poczują jak młode Zeusy. O, świetnie, co to... Gdzie on tam poleciał? Dobra, wiecie co? Chyba nie ma się co nimi przejmować. Jedźmy do następnego punktu. O, teraz wyleciały. Już się jeden dymi, sam jest same z siebie. Ech, przestań. Cyk. O, się tutaj po tej. Ach, dobra. Pojedziemy sobie tam. To są monstery, one wszędzie wjadą, ale zobaczcie, że te punkty nie są jakoś daleko od siebie. Z tym, że mamy jeszcze jedną dostawę do zrobienia i może się uda, bo jeszcze 11 minut zostało. Teraz się tak trochę grzebałem z tym, bo myślałem, że te punkty są w samym Los Santos. A tu widzę, o, shit. Widzę, że na nasz ładunek jedzie jakiś czołg. Mam nadzieję, że gościu ma gdzie indziej bunkier, bo tutaj czasami jak się dostarcza ładunki... Co to było? Jak się dostarcza ładunki, to... To trzeba dostarczyć czołg, no nie? I boję się, że jakiś gracz właśnie będzie musiał pod nasz bunkier, najtańszy, dostarczyć czołg, podczas gdy...
my tam, na nas czeka tam Monster do dostarczenia, shit. No może być nieciekawie, może być kolejny fail w dostarczaniu, ale plus jest taki, że to nie są, nie jest to co skrzynki, nie musimy się tam przejmować, cały czas ten ładunek się uzupełnia, wystarczy, żebyśmy tylko jakoś tam kasy zarabiali, na przykład przez Headhuntera, albo robiąc sobie jakieś ewentualnie deathmatche, adwersarze i te inne pierdoły. Wtedy też hajsy jakieś tam mało będziemy zarabiać, byleby zarabiać 8 tysięcy co jakiś czas i będzie nam się to spłacać, nie? No więc to jest taki plusik, no i trzeba dostarczać. What the fuck? Co z nimi tutaj? Te buzardy są jakieś naćpane zdrowo. Dobra, zostało nam niecałe 10 minut do dostarczenia. I zastanawiam się, jak to pójdzie. Ale trzeba przyznać, że patrzcie, mieliśmy do dostarczenia do Los Sanchios i się okazało, że nie musimy jechać do samego Los Sanchios, tylko na góry Winewood. I widzę, że tu ziomek też ma w to samo miejsce dostarczać co ja, więc nie jest to chyba aż takie trudne, nie? Te dostawy z bunkra. Czasami na przykład odpala się taka misja, że musimy insurgentami jechać blisko siebie, żeby zagłuszać sygnał i dojeżdżamy w jedno miejsce i koniec misji. Czasami trzeba tam jakiś ładunek obronić. I na tym koniec, nie? O... Co to było? No dobra, jakaś cutscenka mi się włączyła, ale chwileczkę, bo... Ja... Jeszcze trzeci monster został, bo ja zostanę na tym polu tutaj. A nie, dostałam motorka, ale fajnie. Dobrze, ale chyba nie mamy czasu na motorka. Fajnie, że dodali motorka, żeby sobie tam ten podjechać gdzieś. Że nie trzeba z kapcia cisnąć, nie? Ale my nie mamy czasu na motorka i musimy wziąć śmigłowca, bo to trzeba tam szybko podlecieć, zabrać kolejnego monstera. Mam nadzieję, że tam żadnego gracza nie ma, zaraz to sprawdzimy. Mi się śmigło odpali. Nie, nikt tam chyba nie jedzie. Nie, nie ma nikogo, teoretycznie. Odpalaj, suka! Lecimy. Łaps, łaps, łaps. Mamy śmigło. Może na mierzy. Zobaczymy. Nie, to nie to śmigło. Tamto gdzieś. Poleciał, gdzieś tam się rozbił. Dajcie spokój z tymi buzardami. Dobra, zostało 8 minut na dostarczenie. A jeszcze nie siedzę w tym samochodzie. Co tu mi się tu namierzało? Jeszcze nie siedzę w tym samochodzie. Mam nadzieję, że zdążę ze wszystkim. Zostało nam 5 dostaw, czyli akurat tyle, ile na jeden samochód. No i jeśli to ukończę, to powinienem dostać 1 300 000. Ciekawe, czy naliczany... Nigdy nie sprzedawałem ładunku z bunkra i właśnie się zastanawiam, czy naliczany jest bonus za sprzedaż. Jeśli na sesji jest więcej graczy, tak? Jak teraz mamy mało graczy. Zobaczymy, czy jakikolwiek bonus będzie. Bo w przypadku, gdy sprzedajemy skrzynię, to bonus jest. I to jak sprzedawałem ostatnio, to było jakieś 200 czy 300 nawet tysięcy samego bonusu. To jest dużo. A tutaj, ponieważ możemy sprzedawać w różnych punktach, no to myślę, że tego bonusu nie będzie, bo tutaj sobie możemy wybrać, jak w aktualizacji motocyklowej, możemy sobie wybrać, że w tym punkcie mamy więcej hajsu, tak? Tak samo jest tutaj. Dobra, zostało nam 7 minut na sprzedaż tego ładunku, także jeśli będziecie planowali sprzedawać sami w pojedynkę ten ładunek, to na 90% nie zdążycie zrobić tego z trzema monsterami. Raczej będzie bardzo ciężko. Mi zostało 6 minut, niecałe 7 minut, aby to zrobić, więc muszę naprawdę sprężyć poślady i dojechać tam jak najszybciej. Powinno się udać, aczkolwiek jest to i tak bardzo mało czasu, bo przeważnie dostajemy jakieś pół godziny na dostarczenie tego wszystkiego. A tutaj czasu jest naprawdę niewiele. I mam nadzieję, że się uda. 5 punktów. Pamiętam, gdzie one mniej więcej były. Najpierw musimy dojechać na szczyt Winewood. Potem pojadę na lewo. Zupełnie taka sama traska, jak robiłem przed chwilą. Ale pojedziemy sobie teraz ładnie. Nie pojadę tam całkowicie drogo, tylko od razu cisnę pod górę, bo i tak trzeba cisnąć pod górę. No myślę, że gdybym sprawniej to obrobił, pojechał od razu, tak jak teraz mam zamiar pojechać, pod górę, to miałbym teraz więcej czasu, tak zostało mi niecałe 6 minut. I świetnie, bo nade mną leci hydra, jak się fajnie czuję. A gdzie ten Lester? O, shit. Lester, Lester. Cholera.
Dobra, musimy ją ten trochę tutaj wyjaśnić. Dobra. Zbyt duże ryzyko, moi drodzy. Nie wiem, prawdopodobnie to był jakiś Polak, ale nie chciałem ryzykować, bo to raz jest Polak, a czasami nie jest Polak. Chyba nie Polak. Zbyt duże ryzyko. Just following. Okej, świetnie. To teraz będę miał go na tym. Będzie miał mnie na celowniku. Teraz może mnie dopiero rozwalić. Tak, podążał za mną, jechał sobie za mną hydron. Znaczy leciał. Po to, żeby... Po co leciał? I na ostatnim punkcie by mnie rozwalił? Nie, moi drodzy, to jest zbyt duże ryzyko. Nie podobało mi się to. Teraz... Dobra, zostało mi 10 sekund poza radarem. Ja myślę, że... Ach! Kurde, jedź ty! Umiejętności prezesa... Ukryta. Okej, okay, zostało mi 3 minuty poza radarem. Dobra, powinno się jakoś udać. Jesteśmy już prawie na szczycie. Jedź. Grozi mi, że mnie zabije. It's coming for me. No, to może być ciężko. Ale spoko, na razie mam tu osłonę. Chyba. Teraz zobaczymy, co się będzie działo. Chyba po mnie leci. Będzie kolejny randomowy gracz, który mnie będzie chciał rozwalić. Świetnie. I zniszczyć cały ładunek. No takie jest GTA. No trudno. Zobaczymy, co się będzie działo. Leci jakiś kolejny. Bardzo proszę o ostrzał z powietrza, bo to jest zbyt duże ryzyko, żeby uzbrojony śmigłowiec latał gdzieś koło mnie. Dziękuję bardzo za współpracę. No słuchajcie, na moim miejscu zrobilibyście tak samo. Leci koło was hydra, macie ładunek warty 1 300 000 i on sobie pisze, że on tylko chciał polatać koło nas. No świetnie. Dobra, zostało nam 1,5 minuty ukrytej organizacji. Musimy sprężyć poślady. Mamy kolejne miejsce. Okej. No sam bym tego nie ogarnął, tej całej sprzedaży. Pyk. Dobra, mamy tu. Tam zostało nam kolejne miejsce. Pojedziemy sobie w to trudne najpierw, ale chyba szybciej będzie pojechać drogą jednak, niż tam się dołem pchać. Dobra, zostały nam niecałe 3 minutki na dostawę i 3 punkty, ale już jesteśmy bardzo blisko. Jak samochód się nigdzie nie zahaczy, nie wykrzaczy, to powinno się udać. Są takie emocje, taki dreszczyk emocji, który lubimy w grach podczas dostawy tych ładunków, czy tam dostawy nawet skrzynek, jak sobie przywozimy, z tym, że tutaj gramy o coś większego, nie? Jak dostarczymy, to będziemy mogli sobie kupić coś fajnego, na przykład jakieś fajne nowe auto, jak Ardent w moim przypadku. Nie będziemy musieli na to hajsu wydawać. Więc to jest warte świeczki. No i samo się robi teoretycznie, nie? Dobra, zostały 2 minutki. Leci Hydros. Zostało mi 30 sekund ukrytej organizacji. I dupa. Okej, udało się. Ciężko się jeździ trochę tym monsterem. 20 sekund ukrytej organizacji. Hydros poleciał gdzieś dalej. W razie czego odpalę snajperkę. On powiedział, że coming for me. Więc zostało mi 10 sekund ukrytej. Coming for me. 8 sekund ukrytej. I 1,5 minuty na dostawę. Jedzie. Dobra, ostrożnie, bo to jest... Gra wysoką świeczkę, dużą świeczkę. I uwaga, uwaga. Okej. Chyba dostarczone. No i pięknie, udało się wszystko dostarczyć. Fantastycznie, bardzo fajnie. Po ludzku coming for you, ale się udało. Było trochę emocji przy sprzedaży. Bardzo fajnie, takie emocje są wskazane, ale kurczę, się rozwaliłem. No i mam teraz 1,5 miliona. A właśnie, nie wiem, ile dokładnie dostałem, kurczę, bo musiałem wyjść po kuriera niestety podczas tej sprzedaży. I nie zobaczyłem, ale chyba dostałem jakiś bonus, tak? Bo ta kasa przelała mi się od razu na ten,
na konto bankowe, więc ta kwota niżej jest dodatkowa. No wy widzieliście, tak? Ja pewnie jak będę obrabiał to nagranie, to też zobaczę, ale jest bonus. Tam parę, nie wiem, to było tysiąc, no to chyba z 200 tysięcy jakoś dostałem więcej tej kasy za to, że byli gracze w sesji. Także kurczę, no powiem wam, że fajna opcja, nie? Nie musieliśmy jakoś bardzo daleko jechać, ale widzicie, że sprzedaż z bunkra, jeśli już to... Miejcie kogoś z ekipy, kogo jakiegoś znajomego czy cokolwiek, bo ja bym sobie sam nie poradził, na pewno bym nie zdążył, zwłaszcza, że tym monsterem jakoś tak dziwnie się jechało i po tych górach mogłem gdzieś się tam rozwalić. Ale mam już Ocelota XA21, fajnie, myślę, że stunigowanego, mam nadzieję, że wam się ten tuning podobał. Taki nocny, to jest nocny Zeus, ten mój Ocelot. Uwaga, zobaczmy go. Pojawi się zaraz nocny Zeus. I teraz właśnie czuję się jak młody Zeus, który tam nocą coś... Co ja nie jestem tako, nie potrafię tak rapować. Patrzmy tu, baczcie go. O. Z tyłu światełka. Pyk! Patrzcie jaki młody Zeus. Młody Zeus jedzie tutaj. O się, atakuje mnie. Dobra, chodź. Gdzie jest ten młody Zeus? O nie! Zamordował mnie! Nie zdążyłem tego młodego Zeusa zamordować. Ale może go jeszcze zdążę. Gdzie on jest? Poleciał ten młody Zeus. Ucieka młody Zeus! No jeszcze jest za daleko. Snajpa nie zabije go za pierwszym razem. Nie mam amunicji! O nie! Co teraz? Zginę! Zginę jak śmieć. No trudno, no. Ja się musiałem bronić. Na moim miejscu zrobilibyście to samo. Trzymajcie się, na razie, pa pa.